Dobry wieczór Państwu. Ja może zacznę od pewnego wytłumaczenia. Muszę się jakoś wytłumaczyć z tego, że moja rozmowa jest prowadzona w tej książce w takiej dość poufałej formie, bo rozmawiamy ze sobą per ty. Nie jest to forma może zbyt często przyjęta, ale uznaliśmy, przeprowadzając lat temu parę już tę rozmowę, że tę formę zachowamy, bo ona jest naturalna. Dlatego się tłumaczę, że znamy się z Janem już 30 parę lat, więc to jest jakaś też w pewnym sensie wspólnota losów. Oczywiście jestem młodszy, jakby dorastałem w tym środowisku, kształtowało mnie ono, no ale trudno udawać, że jest inaczej. I myślę, że dlatego ta książka wygląda tak, jak wygląda i dlatego, jeśli mogę, to też chciałbym, żeby ta rozmowa była w podobny sposób prowadzona, czyli właśnie nie będziemy ukrywać, że się znamy wiele lat i że jesteśmy na ty. I dlatego może zacząłbym, tak jak zresztą ta książka jest napisana, to jest taka opowieść, w której trzymaliśmy się pewnego porządku chronologicznego. Zaczynaliśmy od spraw bardzo dawnych aż do tych współczesnych, więc chciałbym, żeby może w ten sam sposób trochę byśmy tę rozmowę przeprowadzili. Nie opowiemy oczywiście całej książki, żeby nie psuć Państwu przyjemności czytania, tylko myślę, że chciałbym, żebyśmy poruszyli parę takich punktów ważnych w tej książce, żeby też pokazać, jaka ona jest i w jaki sposób pokazuje naszego dzisiejszego bohatera. Więc zacząłbym od takiego wspomnienia z głębokiego dzieciństwa, ale wspomnienia, które tu zacytuję, wbiło się w pamięć jak nieusuwalny ból, czyli od wspomnienia, które w jakiś dziwny sposób w historii Polski no istnieje w sposób dość, nie wiem jak to ująć, przyczynkarski. Kiedy mamy taki timeline najważniejszych dat w historii Polski, no to pojawiają się 56, 68, 76, 80, no ale tej daty nie ma w historii Polski, a w Twoim życiu była to data chyba bardzo ważna. Mówimy tutaj o walce o krzyż w Nowej Hucie. No rzeczywiście przeszłość perelowska jest przeszłością może coraz lepiej poznawaną przez specjalistów, ale coraz bardziej zakłamaną publicznie, powszechnie. I ten spór o pamięć, czy bój o pamięć, no, towarzyszy nam cały czas i można czasami odnieść wrażenie, że on narasta, że staje się coraz bardziej ostry, że silnie nadal warunkuje to, co się dzieje w naszym życiu i to, co decyduje o przyszłości Polski. Więc z tego powodu warto jest wracać do tych przeszłych wydarzeń. A dwa, wszyscy ludzie, którzy przeżyli troszkę więcej lat, już wiedzą, że zawsze posuwamy się tylko ku przeszłości. Że powrót jest istotą życia człowieka, a nie zdążania do jakiejś hipotezy, prawda, do realizacji jakiejś hipotezy, bo w końcu no, nic innego nie mamy poza przeszłością. To, co z tej chwili, którą przeżywamy wspólnie, zostanie, będzie częścią tej przeszłości przecież i częścią nas, naszej tożsamości, naszego myślenia i rozumienia świata. I w takim właśnie sensie powrót do tych ważniejszych wydarzeń wydaje się no, najbardziej interesujący. Rok 1960 to jest rok, w którym ja miałem lat 7, więc byłem już w takim wieku, w którym się pamięta, zwłaszcza to, co się silnie przeżywa, a 7-letni chłopiec już na tyle dużo widzi, rozumie, że dotykają go różne sprawy. Dotyka go zło i dobro przede wszystkim.
Te wydarzenia były, dotyczyły, jak Państwo zapewne wiedzą, budowy kościoła, prawda? Budowy kościoła obok Teatru Ludowego w Nowej Hucie. Władze komunistyczne wydały zgodę, budowa się rozpoczęła, ale następnie zmieniono tę decyzję na brak zgody, zgodę na brak zgody i co więcej, chciano natychmiast zatrzeć ślady tego, że wydano zgodę, więc wydano polecenie, żeby zniszczyć ten plac budowy, a zwłaszcza zniszczyć krzyż, który tam został wbity w ziemię, drewniany, taki zwykły drewniany krzyż, podobny do krzyża misyjnego. I całe te wydarzenia zaczęły się od próby przejechania spychaczem tego krzyża i trwały praktycznie przez jeden dzień, przez ten dzień feralny, kiedy usiłowano ten krzyż zniszczyć, aż do późnych godzin nocnych. Nie są znane dokładne ofiary i nawet przebieg walki jest rekonstruowany, jest taki film dokumentalny, ale wszystkie te ustalenia są dość fragmentaryczne. Ja oglądałem z tej racji, że mieszkałem na osiedlu Krakowiaków, a więc vis-a-vis Teatru Ludowego, czyli w epicentrum tych rozruchów, tych walk i tego wszystkiego, co się działo. Wtedy jeszcze lodówki nie były poszerzone, myśmy akurat lodówki nie mieli. Była taka szafka podokienna wbudowana, gdzie było chłodniej. Na tej szafce ja siedziałem i mama pozwoliła mi patrzeć na te rozruchy. To przez pewien czas było dla mnie zagadką, dlaczego moja mama pozwalała mi patrzeć na sceny bicia ludzi, ładowania do ciężarówek i tak dalej. No bo generalnie moja mama była z tradycyjną matką, to znaczy chroniła dzieci przed tym, co może je jakoś dotknąć, prawda, w taki czy inny sposób. I dopiero później zrozumiałem, że mama, czy w sposób przemyślany, czy instynktowny, celowo to zrobiła, no nie mogła tego zrobić zresztą przypadkowo. Bo dzięki temu, że ja to zobaczyłem, pytałem zresztą wielokrotnie mamę, czy to już jest wojna, bo to wyglądało tak strasznie, a pamiętajmy, że rok 60 to jeszcze jest okres, kiedy ta wojna druga światowa trwała, no, trwała i w sensie bezpośrednich, rzeczywistych skutków dla polskich rodzin, dla ludzi, dla ich świadomości, i w sensie wszechogarniającej propagandy komunistycznej, która jakby starała się przenieść atmosferę II wojny światowej na trzecią wojnę, którą cały czas Amerykanie przygotowują dla naszych pokojowo nastawionych sojuszników i nas samych. Jak pisała Wisława Szymborska, chcą rzucić bombę atomową na nasze ogrody i sny. Więc ten kontekst, jak sądzę, i może potroszę i brak odwagi mojej mamy, która zresztą było za wcześnie na to, prawda, żeby ona tłumaczyła, na czym polega komunizm, jaka jest istota totalitarnego ustroju, czym jest okupacja sowiecka, jak ona się przejawia, czym grozi. To wszystko były tematy, które były poza naszym zasięgiem. A to przeżycie, oglądanie tych, no mówi się rozruchy, ale tej walki prostych ludzi, robotników, bo to byli bardzo prości ludzie z bardzo biednych rodzin, z bardzo biednych okolic, którzy przyjechali do Nowej Huty szukać pracy i chleba. Wykorzenieni, poddani ideologicznej obróbce, biedni w gruncie rzeczy, ale podnoszący się z tego wyłącznie za pomocą religii.
I właściwie oni niczego innego nie mieli, bo wszystko to, czym dysponowali, wspólnota, obyczaj, prawda, kontekst społeczny, odniesienie się do jakiejś przeszłości wspólnej, ich wioski, to wszystko było za nimi. Oni gdzieś tam z Tarnobrzeskiego, z Rzeszowszczyzny, prawda, z Kieleczyzny przyjeżdżali z gołymi rękami i zostawiali za sobą całą przeszłość. I tutaj jedynym spoiwem i fundamentem, na którym mogli oprzeć stopę, była wiara. I dlatego ten konflikt był tak spontaniczny i tak intensywny, że właśnie jej dotyczył i że władza komunistyczna z właściwą sobie brutalnością i premedytacją w niszczeniu tego, co dla człowieka najdroższe, uderzyła właśnie w jedyny fundament, jaki ci ludzie mieli. Chciałbym, żeby nasza rozmowa biegła trochę takimi dwoma torami, bo z jednej strony jesteśmy w Instytucie Literatury i o literaturze, inspiracjach literackich też chciałem, żebyśmy trochę porozmawiali, ale z drugiej strony ta książka jest wielowątkowa, tak jak wielowątkowe były te wszystkie lata, w których byłeś aktywny zarówno jako twórca, ale także jako uczestnik życia publicznego. Ja nie o wszystkim oczywiście chciałbym tu mówić, mogę tylko parę rzeczy rzucić, żeby Państwa zachęcić do przeczytania książki. Nie będziemy rozwijać wątku tego, jak to się stało, że Jan Polkowski debiutował jako opozycjonista pod koniec podstawówki. To Państwo sobie znajdą w książce, więc o tym może nie będziemy wspominać. Natomiast chciałbym właśnie w tej chwili trochę przeskoczyć od razu do literatury. Jeden z rozdziałów zatytułowany Jestem tym, co czytam. I chciałbym chwilę porozmawiać o inspiracjach literackich, o tym, co ukształtowało Jana Polkowskiego jako później poetę, prozaika, pisarza. W książce pada takie sformułowanie, dla wielu może dość zaskakujące i myślę, że to jest dobre pytanie do zadania. Na moje pytanie o to, żeby wymienić jakieś nazwiska, które rzeczywiście najmocniej wpłynęły na w tym okresie jeszcze młodzieńczym na Jana Polkowskiego, to padły właśnie dwa. Jezus Chrystus i Stefan Żeromski. Może jakoś rozwiniesz te dwa nazwiska. No, to nie jest skomplikowana kwestia, bo no Biblia jest jednak również wielką literaturą, prawda? Ja pomijam kwestię wiary i tego, że to jest Pismo Święte, ale czego nie należy i nie można pominąć, ale odpadając tutaj na pytanie wprost o inspiracje literackie, to odkąd słyszałem, czyli od urodzenia, chodziłem do kościoła z rodzicami, prawda? Chodziłem, znaczy byłem włożony wózkiem, a później chodziłem w Nowej Hucie. Dzięki decyzji właśnie komunistów te msze odbywały się pod gołym niebem, bo kościół powstał dopiero w latach 70. Bo wiejska kapliczka, która była kościołem parafialnym tej części Nowej Huty, w której mieszkałem z rodzicami i braćmi, no przecież nie mogła pomieścić kilkudziesięciu tysięcy ludzi, bo ona mieściła, nie wiem, 500 osób. Więc właściwie przez całą młodość chodziłem do kościoła pod chmurką, więc klęczało się na śniegu i tak dalej. Ale co z tego wynikało? No wynikało także to, że jak Państwo wiedzą, już w łonie matki człowiek słyszy język i ten język się w nim układa. To zostało, przepraszam, że użyję tego sformułowania takiego świeceniowego, naukowo udowodnione, prawda, że to jest istotne. Tak samo zresztą jak słuchanie muzyki. Podobno muzyka wpływa niesłychanie na rozwój mózgu. Również ta słuchana, bardziej wpływa wykonywana oczywiście. Kiedy dziecko już się narodzi, może wykonywać muzykę, ale słuchana też długoletnie doświadczenia wskazują na to. Więc ja słuchałem całe życie Pisma Świętego czytanego przez lektorów i przez księży i to Pismo Święte jakoś tak się we mnie umościło, zanomowiło piękno psalmów, że
no to jest no, część mojej tożsamości, część mojego języka i mojego nazywania i rozumienia świata. Więc choćbym chciał, to się od tego nie chcę uwolnić, a uwolnić się wcale nie mam ochoty. Więc wydaje mi się, że to jest taka naturalne zjawisko, na które początkowo, to jasne, nie miałem żadnego wpływu. A później już wpływ miałem, bo decydowałem o tym, czy idę do kościoła i czy czytam Pismo Święte. I teraz w samochodzie mam komplet płyt z nagraniem Biblii. Natomiast Żeromski wydaje mi się, że jest pisarzem szalenie zepchniętym w naszych czasach. No, dlaczego był i jest, zwłaszcza w ostatnim 30-leciu, tak zepchnięty? Dlatego, że był to, Państwo to wiedzą lepiej ode mnie, z jednej strony pisarz szalenie wrażliwy społecznie, ale niestety przy tym był patriotą. Już nie mówię o tym, że się przyjaźnił z Piłsudskim i brał udział we wszystkich niepodległościowych inicjatywach, także na prośbę Piłsudskiego właśnie. Ale ten jego patriotyzm jest nieznośny. Był prezydentem Rzeczypospolitej Zakopiańskiej. Tak, no przez moment rzeczywiście. Ale co najważniejsze w Żeromskim, którego czytam do dzisiaj, to jest to, że jego książki są całkowicie aktualne i powiedziałbym, że niektóre zyskują na aktualności nawet. Bo weźmie taką nudną, szkolną lekturę, co wszyscy postępowi dzisiaj naukowcy i działacze i dziennikarze piszą w różnych gazetach, że tego się nie da czytać, bo to jest polszczyzna, której się nie da zrozumieć, że to jest egzaltacja zaciemniająca obraz i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te inwektywy pod jego adresem są po prostu nieprawdziwe. To tego trzeba zacząć. Ale o czym jest ta książeczka? Przypominacie Państwo sobie, no o tym, jak pozbawia się człowieka tożsamości. Jak doprowadza się człowieka do tego, żeby wyparł się samego siebie, przyjął cudze racje, wrogie jemu samemu, jego rodzinie, jego wspólnocie węższej, wspólnocie narodowej, żeby pluł na własną kulturę, prawda? I to wszystko się odbywa bez przemocy. To wszystko się odbywa za pomocą kuszenia i kooptacji. Kooptacja to jest kluczowa kwestia w deprawowaniu ludzi metodami pokojowymi. Bo taka historia jest przez Żeromskiego niezwykle trafnie, wnikliwie i właśnie nie w sposób egzaltowany, tylko ironiczny, z dystansem, pozwalająca ta metoda opisu, pozwalająca czytelnikowi na to, żeby obserwował to właśnie nie wciągany jakimś szantażem emocjonalnym w cały ten proces deprawowania bohatera młodego, prawda, przez rosyjską kulturę, rosyjskich okupantów, którzy rusyfikują Polskę w sposób brutalny, bo wiemy, że od powstania styczniowego było przecież stan wojenny w Polsce nigdy nie zlikwidowany, że po polsku mówić było, nie było wolno nawet na przerwie w szkole i tak dalej, i tak dalej. A mimo to w takich okolicznościach szlachecki syn zaczyna pluć na polską kulturę, bo został skuszony i dokooptowany do elity. Popatrzmy na to, co się dzisiaj dzieje w świecie. Czy ten proces nie jest kluczowym procesem dla wszystkich zjawisk właściwie, a szczególnie dotykającym Europę? Czy nie jest tak, że się kooptuje ludzi i kusi ich czym? No tym, że będą należeli do elity, do grona ludzi wybranych, lepszych, lepiej wykształconych, obywateli Europy i świata i tak dalej, i tak dalej. Ale w zamian za co? No właśnie w zamian za to, co robił bohater ze swoich prac, prawda? Trzeba się wyprzeć siebie. Jest cała lista rzeczy, których się trzeba wyprzeć. Nie trzeba ich wymieniać, prawda? Począwszy od chrześcijaństwa, skończywszy na
przywiązaniu do polskiej tradycji, do polskiej kultury, do niepodległości, która nikomu przecież nie jest potrzebna do niczego. Ten proces odbierania tożsamości odbywa się zresztą również na poziomie globalnym i niekoniecznie na poziomie narodowym, bo obserwujemy przecież, obserwuję, może ja tak szczególnie obserwuję, ale widzę te zjawiska chcąc, nie chcąc, Facebook, Twitter i tak dalej, cała ta globalna wioska to jest jednak wyzywanie ludzi z tego, co indywidualne, prawda? Kiedy będziesz wspaniałym przyjacielem? Kiedy będziesz miał milion przyjaciół? Kiedy będziesz się dzielił swoimi intymnymi sprawami z wszystkimi? To znaczy, że nie będziesz miał intymnych spraw. Kiedy zrezygnujesz z tabu, to znaczy przestaniesz mieć jakiekolwiek tajemnice, jakiekolwiek własne sprawy, które dzielisz tylko z Bogiem albo z najbliższymi. Człowiek już nie tylko pozbawiony jest tożsamości kulturowej czy narodowej, ale pozbawiony jest cech i szans na to, żeby być człowiekiem. Więc w tym sensie ja bym bardzo był za tym, żeby syzyfowe prace były bardzo szczegółowo analizowane, nie tylko w kontekście historyczno-literackim i kontekście tego, czym było Królestwo Polskie pod okupacją carsko-rosyjską, tylko w kontekście współczesnych problemów, współczesnych młodych ludzi.